Specjaliści do spraw handlu i sprzedaży są to najczęściej poszukiwani w Polsce pracownicy. Skierowanych jest do nich ponad 30% ogłoszeń o pracę. Najwięcej ogłoszeń o pracę pochodzi z województwa mazowieckiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Sprzedaż jest bardzo szeroką kategorią. Pierwszego podziału, jaki musimy dokonać, jest to podział ze względu na stanowisko, bo troszeczkę inaczej wyglądają zarobki kasjera, a inaczej wyglądają zarobki przedstawicieli handlowych czy key account managerów. Zazwyczaj przeciętne zarobki kasjerów nie przekraczają kwoty 3000 zł brutto, natomiast przeciętne zarobki przedstawicieli handlowych mogą nawet wynosić kilkanaście tysięcy złotych brutto miesięcznie. Kolejne zróżnicowanie jest to podział ze względu na specjalizację, w jakiej taki przedstawiciel handlowy pracuje. Inaczej wyglądają zarobki przedstawiciela handlowego w branży IT, a inaczej w branży odzieżowej. Inaczej wyglądają zarobki przedstawicieli farmaceutycznych, czyli przedstawicieli handlowych z branży medycznej, a inaczej wyglądają wynagrodzenia przedstawicieli handlowych z branży odzieżowej czy spożywczej. Zazwyczaj osoby pracujące w branży farmaceutycznej mogą liczyć na dużo wyższe wynagrodzenia. Od kilku lat na rynku pracy pojawiło się nowe stanowisko, jest to inżynier sprzedaży. Zazwyczaj są to osoby, które posiadają wykształcenie techniczne oraz umiejętności sprzedażowe. Przedstawiciel handlowy powinien posiadać umiejętności miękkie, prawda, czyli sztuka prezentacji produktu, zaprezentowanie siebie, dobry kontakt z klientem. W przypadku sprzedaży produktów technicznych, na przykład jeżeli chcemy sprzedać silnik, takie umiejętności niestety nie wystarczą. Musi być to osoba, która zna również działanie takiego silnika, która potrafi rozmawiać językiem technicznym, potrafi przekazać zalety produktu, który sprzedaje.